Witam. Test przyczepy firmy Swift Coastline Classic. Przyczepa wyposażona jest w przednie łóżko rozkładane. Od razu tutaj widzimy pełne oświetlenie. Działa. Obok mamy kuchnię. W kuchni trzy palniczki gazowe. Jeden elektryczny. Rozłączymy. Poniżej mamy grill i piekarnik. Tam mamy iskrownik. Obok zlew. Już załączamy pompę. Jeszcze raz. O! Jak widzimy, leci woda zimna i również ciepła. Poniżej lodówka, która jest teraz załączona na prądzie, czyli na 230. Pokażę zmrożenie. Minus 11,3. Lodówka działa w trzech systemach, czyli 230, podłączenie na podtrzymanie podczas jazdy i na gaz. Tutaj mamy moc chłodzenia i wyłącznik. Co jeszcze z tej strony pokażemy, to tak zwany panel sterowania. Jak widzimy teraz, bateria jest na full. Ładowanie. Włącznik pompy. Zasilanie. O. A tu mamy przejście na tak zwaną drugą wtyczkę. Czyli jak będziemy podłączeni do auta, to będziemy mieli tutaj podświetlenie tego panela. Poniżej zabezpieczenie na 230. Tutaj mamy na 12 V. Włącznik zasilacza, ładowanie, tutaj mamy włącznik piecyka na 230 i woda na 230. Wodę rozłączymy, piecyk zostawimy, bo jak będziemy chcieli przejść, załączyć piecyk na 230, to właśnie tamten przycisk, o którym wspomniałem, i mamy tutaj pokrętło 500, 1000 i 2000 W. Rozprowadzenie ciepła manualne i automatyczne. Również potencjometr. I teraz mamy pokrętło od gazu. Zapalimy mniej więcej trójka. Wciskamy. Pokażę gaz tylko. O, jest płomień. Jak zwiększymy? No, jak widać, działa. Tutaj na dole z prawej strony, w tym miejscu, mamy iskrownik i baterię paluszka. Też jest telewizor, który również działa. Radyjko także. Mikrofela. Tak samo działa.
do góry wentylator. Obroty lewe i obroty prawe. Przejdziemy do drugiej części przyczepy, której mamy łóżko podwójne, tak zwane francuskie. Oświetlenie działa również do góry. I na końcu toaleta, w której kibelek ze spłuczką automatyczną, umywalka, woda ciepła, woda zimna. I tutaj jeszcze mamy prysznic, również woda ciepła i woda zimna działa. Także oświetlenie pod natryskiem i w toalecie także jest. Tak oto wygląda przyczepa. Dziękuję.